dzisiaj będziemy robić bewsztyki. Ale bewsztyki będą z polędwicy wieprzowej, bo polędwica wołowa niestety jest zbyt droga. Nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla wielu z Was. I muszę powiedzieć, że te moje bewsztyki z polędwiczki wieprzowej tak naprawdę dużo nie odbiegają smakiem. Nie wiem, czy nie są nawet lepsze od tych bewsztyków z polędwicy wołowej. Serdecznie Was zapraszam, bo moje bewsztyczki będą okraszone dużą ilością cebuli. Bardzo lubimy cebulę. Mam tutaj polędwiczkę wieprzową i najpierw trzeba ją obrać z tych błonek. Tu jest taka duża błonka, więc ja nakrawam dosyć sporą, tak z 2 cm powinien mieć każdy nasz bewsztyczek. I nie do końca ucinam i ścinam. O, bewsztyczek gotowy, a ja tutaj będę tę błonkę ścinać do końca. Zcięta. Teraz kroję w takie 2-centymetrowe do końca plastry, już oczyszczoną polędwicę. I ponieważ to jest bardzo delikatne mięso, naprawdę bardzo, więc ja tylko tak bardzo delikatnie potraktuję każdy kawałek mięsa. Naprawdę delikatnie, mimo że ten mój młotek to jest kawał młota przedpotopowego. I polędwiczka jest już przygotowana. Na dobrze rozgrzaną patelnię wlewam olej. I na tęże wrzucam dosyć sporo pokrojonej w cienkie wiórki cebulę. I podsmażam ją, co jakiś czas mieszając, żebym się nie przypaliła, bo ona ma być taka podsmażona delikatnie, a nie przypalona. Moja cebula już się bardzo ładnie zeszkliła, podsmażyła, jest mi ciutka i rumiana. I teraz ją przecedzę. Tu jest przecedzona cebula, a tutaj jest tłuszcz od tej cebuli. Ja specjalnie przecedziłam, żeby te kawałki mięsa przeszły tym olejem zaromatyzowanym cebulą, ale też żeby te nasze bewsztyki nie były zbyt tłuste. I teraz chciałam tylko powiedzieć, ponieważ to są bewsztyki wieprzowe, więc można je od razu posolić, ewentualnie popieprzyć, bo przy wołowych soli się na samym końcu, wołowiny na samym końcu gotowania czy smażenia się soli. Ja zrobię tak, jak się robi wołowe. Układam na tym rozgrzanym cebulowym tłuszczu moje bewsztyczki i czekam cierpliwie, aż się z jednej strony usmażą. Dużo tej cierpliwości nie musiałam mieć, ponieważ polędwica jest bardzo delikatnym mięsem, ona bardzo szybko się smaży, ale trzeba pamiętać, że nie wolno tych bewsztyków podać tak jak bewsztyki wołowe, krwiste czy półkrwiste, one muszą być usmażone, no bo to jest wieprzowina. I jak tutaj już widać taką białą otoczkę, to znaczy, że one już są z jednej strony zupełnie nieźle podsmażone, no i teraz przełożę na drugą stronę. To jest dla mnie niesłychanie szybkie w przygotowaniu i niesłychanie smaczne. Moja rodzina uwielbia te bewsztyki. No i nie muszę przypominać, że dużo, dużo tańsze od tych wołowych. No i teraz, ponieważ one są już usmażone z jednej strony, pozwolę sobie je delikatnie posolić i troszeczkę popieprzyć. I proszę bardzo, moje bewsztyki są już usmażone. Wykładam na talerz. Ale żeby być takim pewnym, pewnym, to pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. To jest mięciutkie. Proszę zobaczyć, one są usmażone całkowicie i są takie bardzo delikatne, jednocześnie kruche, jednocześnie soczyste, po prostu poezja. I do tych bewsztyczków oczywiście musi być cebulka. I to są gotowe moje bewsztyczki z polędwiczki wieprzowej. Ja dzisiaj podam moje bewsztyki z ziemniaczkami ugotowanymi w wodzie i z pyszną sałatką z papryki czerwonej i startym jabłkiem. Smacznego! I cóż, i to by było na tyle. I proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Czego nie dopowiem, tam właśnie dopiszę. Do miłego, do następnego pysznego gotowania.